Może pan poprosił o pokazanie tego do aparatu, tego wielkiego jarznika. Jaka to moc jest? Zdaje się, że 2 kW. A może ale 3,5. To... Powiem pan szczerze, że to czasami w jednej obudowie, że tak się wyrażę, można zrobić dwa różne. I 3,5, i nawet 4. To zależnie od ilości rtęci i składników w środku. Oczywiście będzie bardziej obciążony wtedy, bo na centymetr kwadratowy będzie przypadać więcej mocy. Będzie miał mniejszą trwałość. No niekoniecznie. Właściwie niekoniecznie. Chociaż no, katoda, wiadomo, że przy większym prądzie będzie się zużywać szybciej. Ale i tak najwięcej trwałość zależy od ilości włączeń niż samego świecenia. Każde włączenie to jest pozbyciu się ładnych parę godzin świecenia. 254 nanometry właściwie to bakteriobójczy i te 180 linie też miał. A czym był to z rtęci, tak? Tak, to jest tylko rtęci. Tutaj akurat były w postaci amalgamatów używane do samych bakteriobójczych, więc nie było kontaktu z rtęcią taką, jaką znamy z kropelem. Tak. Tutaj mamy rtęć, nowy dozownik, którym nabieramy i do jarznika, tu jest taka rurka, wkładamy tą rurkę pompową, tak, taką odstającą od tego jarznika, przekręcamy, rtęć wpada do niego. Na mierniku wiemy ile. Jest taki dozownik rtęci. W razie, jeżeli nie ufamy albo chcemy bardziej dokładniej, mamy wagę, na której można odważyć bardzo niewielkie jednostki rtęci. Takich naczyneczkach szklanych, wycinane z fiolek po zastrzykach na przykład szklanych. Dynka dosłownie od tych fiolek zastrzykowych. O, cieniutkie, drobne. No. To urządzenie? To jest piec do czyszczenia detali. W tak zwanym gazie brązowym podgrzewało się do powyżej 1000 stopni detale, żeby je oczyścić ze wszystkich nalotów, zaśniedziałe jakieś, wszystko ładnie schodziło. Wszystkie tlenki metali schodziły. Gaz brązowy, czyli? Czyli tam jest jedna część wodoru na 5 części azotu. Aha. 20% wodór z azotu. Ta lampa bakteriobójcza 100-watowa, ona jest zatapiana w taką rurę szklaną. No to pęknięta jest ta rura. Akurat jest pęknięta, tego została jeszcze, bo tak już by nie było. I to całość jest zanurzone w wodzie bądź w jakimś tubusie szczelnie zamknięte. Aha. I przepływa sobie wzdłuż tej lampy woda. No i dzięki temu nie mamy w wodzie ani glonów, ani bakterii. Czy to jest używane w wodociągach? Czy w zakładach? Wiem, że Coca-Cola na przykład do swoich napoi brała od nas kiedyś to. Aha. Na okrętach wiem, że były montowane do uzdatniania wody, która przez jakiś czas musiała być w zbiornikach. Rozumiem.